Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem film znowu na prośbę YouTube'owicza, jednego z was, nie pamiętam dokładnie kogo. Mianowicie temat to sprzęt potrzebny na koncerty małe i duże, czyli można powiedzieć dosyć taki szeroki temat poniekąd. Jaki sprzęt wypadałoby wziąć na taki koncert? Wszystko zależy od koncertu, od wielkości pomieszczenia, ale ograniczeni jesteśmy jednak do tego, co posiadamy do grania. No, zależy, jaki mamy wzmacniacz, prawda? Jeśli mamy jakiś combo, to nie weźmiemy czwórki, ponieważ nie mamy czwórki czterogłośnikowej kolumny, prawda? No ale teraz wracając generalnie, jeśli macie jakieś możliwości wzięcia sprzętu czy zorganizowania tego, jak by to miało wyglądać? No generalnie to, co potrzebujemy na koncerty w klubach, mówimy oczywiście o koncerty klubowe, małe i małe, ponieważ duże koncerty to raczej już jest zupełnie inna logistyka, inaczej wszystko jest już skonstruowane, zwykle już na przykład nagłośnienie przody już są, nagłaśnia się również wzmacniacze mikrofonami lub liniowo, więc to już zupełnie inna sprawa jest. Mówimy o koncertach, które sobie robimy sami lub ewentualnie wspólnie z innymi zespołami w małych klubach, w małych i średnich klubach. Generalnie sprawa wygląda tak, że wzmacniacze, jakie potrzebujemy, to naturalnie jest w zależności od ilości gitarzystów. Zwykle dwóch gitarzystów, czyli dwa wzmacniacze do gitar, wzmacniacz do basu, perkusję, no i wokal. Jeśli chodzi o wokal, to zwykle w klubach są jakieś nagłośnienia pod wokal. Zwykle mają gdzieś jakieś głośniczki, jakiś tam mikser jest również dostępny, ale są też kluby, gdzie trzeba swój sprzęt wziąć. Tak, no niestety tak to też jest, że są kluby, które udostępniają tylko powierzchnię, tylko miejsce do grania i nic więcej, no plus gniazdka. No i teraz tak, jeśli chodzi o sprzęt pod gitary, no to generalnie ja akurat wszystkim mówię i tak z doświadczenia swojego wiem, że tak najlepiej mieć wzmacniacze powyżej 50 W. Mniejsze mogą oczywiście spełnić swoją rolę, jeśli będą na przykład nagłaśniane mikrofonem jeszcze dodatkowo i będą puszczane na przody, no to może być ok, ale generalnie więcej niż 50 W to jest, można powiedzieć, taki wymóg, żeby dodatkowo nie kombinować, nie nagłaśniać, nie cudować, nie błaznować, prawda? Czyli 50 W, jeśli mamy kombiaczki 50 W, to ok, jeśli mamy głowy lampowe 50 W, no to oczywiście do nich tam dwugłośnikowe kolumny lub czterogłośnikowe kolumny, w zależności co tam mamy. No i to byłoby ok, jeśli chodzi o wzmacniacze. Jeśli chodzi o bas, no to tak samo uzależnieni jesteśmy od tego, co tam nasi basiści posiadają. Różne headziki na przykład mają 350 W, 450, 750, 100 W. Mi się wydaje, że tak 200 W, czy powiedzmy 250, 300 to są akurat takie w sam raz ok i jak najbardziej będą odpowiadały. Mówię oczywiście o headach plus kolumny jakieś dwójki albo czwórki, no lub też combo, jeśli mamy o takiej oczywiście, o takiej głośności, o takiej ilości watów. Perkusja to tam już wiecie jak to jest, zwykle dużego wyboru nie mamy, albo elektroniczna, albo akustyczna. Elektroniczna właściwie pewnie mało kto używa, nagłośnienie elektroniczne jest o tyle skomplikowane, że trzeba byłoby mieć swoje nagłośnienie tej perkusji lub puścić ją na przody. Poniekąd z kolei według mnie elektroniczna perkusja, pomijając wszystkie jej walory brzmieniowe i no, głównie te walory brzmieniowe, o których mówimy, to jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o nagłośnienie, o samą wysokość dźwięku, ponieważ jeśli mamy perkusję akustyczną, to głośność dźwięku perkusji jest powiedzmy taka i już się za bardzo jej zmniejszyć nie da, prawda? Nie możemy właściwie powiedzieć perkusiście, wiesz co, graj ciszej, bo nas zagłuszasz. Ponieważ jeśli gra się ciszej, to jest zupełnie wtedy inna muzyka, nie ma tej dynamiki, nie słychać tak dobrze i wyraźnie i czytelnie uderzeń, jeśli ktoś sobie midzia, prawda? To jest zupełnie, mija się z celem. Więc w elektrycznej perkusji, elektronicznej perkusji, to jest, mi się wydaje, dużą zaletą to, że można regulować tą głośność perkusji i dostosować do pozostałych instrumentów. Bo jednak, jak sam widzę,
to dużym problemem jest nagłośnienie w klubach, jeśli chodzi o nagłośnienie, jakby ten miks cały wszystkich instrumentów, które mamy na scenie, prawda? Zwykle zawsze perkusja jest najgłośniej i do niej trzeba podgłaśniać w górę wszystkie instrumenty i ustawiać tak, żeby się słyszeć, prawda? Bo perkusja jakby zagłusza wszystko. Oczywiście do akustycznych perkusji też są takie ekrany z plexiglasu, którym jakby się zastawia perkusistę, takie ściany przezroczyste. No jednak no, koszt jest na pewno bardzo duży. Nawet się nie spotkałem osobiście z już takimi gotowymi produktami. Koszt na pewno jest bardzo duży takich ekranów. A druga sprawa, one też troszeczkę miejsca zajmują. No, trzeba jeszcze to rozstawić. No, zwykle sceny, na jakich mamy okazję grać, wy tak samo, to są sceny, nie wiem, 4 na 2, 4 na 3, więc właściwie tam z 12 metrów powiedzmy kwadratowych. Czasem jest mniej, czasem jest tak, że właściwie trzeba stać tak i strach się w ogóle odwrócić w jedną lub w drugą stronę. Więc temat perkusji myślę, że zamknięty. Jeśli ktoś tam jeszcze ma jakieś pomysły, to niech podaje. Zwykle i tak mamy, jeśli chodzi o perkusję, trzeba się do niej dostosować. I już. Teraz tak. Teraz wokal. No wokal właściwie tak. Sprawa rozwiązana jest, jeżeli w klubie są już przody, to po prostu wokalista przynosi sobie mikrofonik. Czasem wokaliści nawet nie mają mikrofonów, to troszeczkę według mnie obciach, ale przynoszą swój mikrofon. Tak jak gitarzyści instrument, to wokaliści mikrofon, nie? Kabel, najlepiej też mieć swój. I statyw, no zależy czy gramy też na gitarze, czy po prostu wokalista normalnie sobie śpiewa i stoi i trzyma mikrofon. W tym wypadku, jeśli w klubie jest nagłośnienie jakieś, to po prostu podpinamy do miksera mikrofon i zwykle to jest tak, że po prostu na przodach, na tych głośnikach już zewnętrznych jest puszczony zwykle sam wokal. Tak zwykle to wygląda. Więcej już rzeczy nie trzeba nagłaśniać na tych zewnętrznych, czyli na tych tak zwanych przodach. Nie trzeba nic więcej nagłaśniać, ponieważ no, nie dość, że powiedzmy z tyłu już ich słychać, na przodach byłoby jeszcze ich słychać, to już jest w ogóle dramat. W zależności, prawda, od wielkości klubu. To się wszystko też odbija. Dodatkowo, jeśli chodzi o wokal, często przydałby się, prawie zawsze, no, przydałby się monitor odsłuchowy, czyli po prostu odsłuch wokalu, ponieważ jeśli mamy mikrofon, śpiewamy do tego mikrofonu i wszystko idzie na te zewnętrzne naprzody, to tego wokalu wokalista nie słyszy, sam właściwie siebie zwykle słabo słyszy, ponieważ jakby no, cały ten dźwięk skierowany jest od nas, prawda? I ten wokalista zwykle tego nie słyszy. Czasem jest tak, że robimy, powiedzmy, jakoś głośnik się troszeczkę przekręca lekko w tą stronę bardziej, żeby ten spektrum dźwiękowe, prawda, troszeczkę docierało bardziej. Ewentualnie, załóżmy, to są te mikrofony, głośniki na zewnętrzne, to powiedzmy się troszeczkę je tak przekręca, żeby jakoś dosięgnęło to spektrum, prawda? Bo ono mniej więcej tak się rozchodzi z głośnika. Więc wtedy jakoś można to wyłapać. No czasem jest tak, że odwracamy nawet bardziej. To oczywiście zależy od warunków. To jest dużo kombinacji, ale najlepiej byłoby, jeśli w klubie jest monitor odsłuchowy, czyli generalnie, wiecie, to jest taka kolumna, która po prostu na podłodze leży i ma głośniki po prostu skierowane w naszą stronę. Jest tak ścięta od spodu. Aczkolwiek ja radzę po prostu wokalistom, którzy zajmują się śpiewaniem i myślą o tym na poważnie, żeby sobie sprawili też swoje własne monitory odsłuchowe. To nie jest jakiś problem. Zwróćcie uwagę, ile sprzętów. No można powiedzieć, no nie to, że to jakieś moje pretensje są, ale zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Gitarzysta musi tak. Gitarę mieć, prawda? Też jest koszt oczywiście. Wzmacniacz, no jasne, to jest duży koszt. Jakiś pedalboard, prawda, jakieś efekty dodatkowe, no to oczywiście to już zależy od niego, nie? Basista tak samo, prawda? Gitara, wzmacniacz, ewentualnie jakieś efekty, jakieś inne rzeczy. Perkusista ma cały zestaw tych bębnów, a zwykle wokalista nawet nie ma mikrofonu. Tak się nieraz zdarza, że wokalista po prostu przychodzi, no dobra, gdzie jest jakiś mikrofon, bo ja bym chciał sobie pośpiewać, nie? To jest po prostu, według mnie, to jest straszny żal i wstyd generalnie dla wokalisty, jeśli nie ma swojego mikrofonu. Czyli docelowo wypadałoby tak, żeby wokalista zaopatrzywał się i miał na stałe swój własny zestaw. Najlepiej mieć swój własny zestaw. A dlaczego? Ponieważ w różnych klubach mamy różne jakości sprzęty. No, to jest tak, że na tych głośnikach w
klubie grają wszyscy po kolei, wszystkie zespoły grają latami, więc ten sprzęt się zużywa dość znacznie i nieraz nawet po prostu nie osiąga tej konkretnej mocy, która jest podana na tabliczce znamionowej, prawda, że po prostu one z czasem coraz słabsze są, coraz gorzej przenoszą ten dźwięk i po prostu no, źle brzmią, więc najlepiej było mieć swój własny, zaufany, przetestowany, wymacany, wyregulowany i obeznany sprzęt, do którego się wokalista podłącza. To byłaby bardzo fajna opcja. Jeszcze druga rzecz, jeśli chodzi o samych gitarzystów i pozostałych muzyków, to też niegłupią opcją byłoby posiadanie swojego własnego monitora odsłuchowego. Już tam w jednym zespole się zastanawialiśmy nad takim rozwiązaniem. No oczywiście na dużych koncertach to takie monitory odsłuchowe to jest no po prostu must be, prawda? No po prostu to musi być i inaczej się właściwie ciężko gra, ciężko się słyszy. No jeśli tym bardziej, jeśli scena jest duża, to ten dźwięk zupełnie inaczej się rozchodzi niż jak mamy małą scenę. Palszej, że mała scena, to jeszcze nie ma gdzie ustawić tych monitorów odsłuchowych. Więc to też jest dobre rozwiązanie, żeby gitarzyści mieli jakieś swoje małe monitorki, monitory odsłuchowe, które mogą zawsze udostępnić perkusiście na przykład, albo sobie nawzajem jakoś się poustawiać i słyszeć. Oczywiście to jest opcja dodatkowa, ale możecie się też zastanowić nad czymś takim. No i właściwie to byłoby tyle, jeśli chodzi o kluby ze sprzętem, który już jest, prawda, z nagłośnieniem, który już jest. Ponieważ podłączamy się mikrofonem, kablem mikrofonowym do miksera i jest ok. Jeśli chodzi o kluby, w których nie ma takiego sprzętu, no to no cóż, to trzeba mieć już swój własny, ewentualnie pożyczony. Najlepiej, żeby były to dwie kolumny, te tak zwane przody, prawda? Mikser, no i zestaw kabli. Oczywiście, jeśli chodzi o samą konstrukcję, no to teraz mamy kolumny pasywne, prawda, do których idziemy kablami do power mixera, lub mamy kolumny aktywne, którymi idziemy do zwykłego miksera pasywnego, do po prostu konsolety, czy tam do miksera, jak zwał, prawda. Czyli aktywne kolumny są takie, które po prostu mają swoje własne zasilanie, podłączamy je do gniazdka, mają swoje własne zasilanie. Można nawet zrobić tak, że kolumny aktywne po prostu mają z tyłu wyjście na mikrofon. Wystarczy wtedy mikrofon, kabel, podłączamy do kolumny i już nic więcej nie trzeba. Jest też możliwość taka, że z jednej kolumny idziemy kablem do drugiej kolumny aktywnej i wtedy mamy po prostu mikrofon i idziemy od razu na dwa głośniki. I to byłoby całkiem też rozwiązanie takie, można powiedzieć, takie okrojone, bardzo okrojone, ponieważ już nic więcej zwykle do takich kolumn się nie podłącza. Mają oczywiście swoje regulacje, bass, middle, treble, prawda, i volume, ewentualnie jakiś reverb czasem mają zamontowane. A druga opcja to jest po prostu taka, że mamy kolumny, prawda, pasywne lub aktywne i podłączamy kablami mikrofon, ewentualnie klawisze czy jakieś inne rzeczy, które mamy w zespole, podłączamy do już całego miksera czy też power miksera i tam oczywiście mamy dużo więcej możliwości, jakieś zasilanie phantom, jakieś delaye, reverby i tam no, różne rzeczy, które oczywiście tam się przydają i są na wyposażeniu takich mikserów, prawda? Jakieś balansy, oczywiście equalizer też jest. Więc wszystko w takim urządzeniu jest. Oczywiście są malutkie takie miksery, niewielkie na nie wiem, 4 wejścia czy 2 wejścia. To jest też w porządku sprzęt. Zarówno są jakieś na, nie wiem, na 20 wejść miksery. Oczywiście teraz kwestia logistyki. No kurczę, kupimy taki olbrzymi mikser i będziemy co? Będziemy zasuwać autobusem, co będziemy na jakąś wywrotkę będziemy to ładować. Więc lepiej mieć po prostu w miarę małe, takie, żeby się zmieściły ten nasz podstawowy set. Najlepiej mieć po prostu tak dobrany sprzęt, żeby był optymalny, żeby kolumny nie były za duże, nie za małe, nie miały za mało watów. Power mixer też miał o konkretną moc, więc no to wszystkie te rzeczy są do ogrania. Jeśli chodzi o kolumny pod wokal, no to właściwie to trudno powiedzieć, jakie to mogą być. My graliśmy w takim większym klubie, to były dwie kolumny po 150 W i dawały radę, więc tu już z wokalem jest troszeczkę inaczej, prawda? Bo jeśli nagłaśniamy sam wokal, to generalnie 150-150 to już jest 300 W pod wokal. Oczywiście więcej może być, więc
Jak widać, z tego 150 było wystarczająco. 150 na stronę, tak się mówi. No, jeśli macie jeszcze jakieś pytania albo coś was zainspirowałem, to naturalnie pytajcie się, bo właściwie dzięki wam na przykład ten odcinek zrobiłem. Ja na przykład nie pomyślałem, żeby go zrobić. To dopiero dzięki jednemu z was rozwiązanie jest. Także papatki, dzięki, tu Wojtuś mówił. Zapraszam cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki.